No, dzień dobry wszystkim, dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4 Legacy Challenge. I mój Boże, jest to chyba już szósty odcinek? Masakra, jak to zleciało. Naprawdę, jestem w szoku, jak ten czas po prostu szybko mija. Naprawdę. No, a u nas w domu zmiany, jak już możecie zobaczyć na pierwszy rzut oka. Mieliśmy tutaj trochę pieniędzy, więc wyremontowałam nasz dom. I tak się prezentuję. Tutaj zrobiłam nam takie, nie wiem, coś, takie wejście, bo chciałam, żeby mimo tego, że ten dom jest takim zwykłym, smutnym prostokątem, żeby jednak coś go wyróżniało, więc zrobiłam takie coś przed wejściem i tyle. Na razie i tak jest skromnie, ale tak musi zostać, bo nie mamy więcej pieniędzy, jak możecie zauważyć. I jak możecie również zauważyć, za domem pojawił się sznurek na pranie. O myg, co to będzie, co to będzie. Tak, a oto zmiany w domu. Troszkę się powiększył. To robiliśmy się tak jakby z salonu, a przynajmniej kanapy i stolika i dywanu. To jest po prostu już coś. No i tak, zapomniałam zmienić kolor mebli, ale to już innym razem. O, mamy ekspres do kawy, dorobiliśmy się dwóch kolejnych krzeseł. Pokój dziecka się zmniejszył, to fakt, ponieważ musiała nastąpić symetria w drzwiach, no ale to już inna kwestia. Tak, w naszej łazience pojawiła się pralka, no bo... Moi drodzy, co jak co, ale prać ubrania trzeba, co brudnym będą chodzić. No i tutaj mamy w pokoju, w sumie pojawiły się dwie szafki i komoda z lustrem, no i jakieś tam kwiatki. I to byłoby tyle, jeśli chodzi o szalone zmiany w tym domu. Idź ty lepiej skorzystaj. O, już się pojawiły pierwsze rzeczy w naszym... Już to śmierdzi? Dopiero co wstawiłam. Okej, nie mam pytań. No mamy jeden kosz, bo podobno jeden kosz wystarcza, więc co ja się będę... Ty idziesz rzucić śmieci, rozumiem. O 6 rano w sobotę. O, masz wolną sobotę! To się świetnie składa, bo wyobraźcie sobie, że na naszym świecie pojawiły się dwie nowe parcele, które wypadałoby sprawdzić. Więc tak. Dziecko śpi. No ale my musimy jednak poczekać na jakąś rozsądną godzinę i może zaprosimy Roxany i wyjdziemy razem na przykład na obiad do restauracji i przy okazji pogramy w kręgle. Tak. A potem pójdziemy do publicznej pralni i napijemy się kawy. Bo ja miałam szalone wizje i tak, powstały różne dwie parcele. Jedna związana z kręglami, druga z pralnią. I dzisiaj je wam pokażę, bo nie wiem, czy w ogóle speedbuildy z tego się pojawiły, bo w sumie nie zdecydowałam jeszcze, czy one się pojawią, więc no. Zobaczymy. Ale tymczasem sobie skorzystajmy z nocniczka. Boże, z nocniczka. Z kibelka. Tak, Lenka. Lenka skorzysta z kibelka. O, wstaje dziecko. Znowu głodne i... Aj, złe, bo zjadł tort, no bo był głodny. No co? Tatuś, przyjazne, pociesz go. Przyjazne, co jeszcze możesz z nim zrobić? Możesz go uczyć mówić. A ty w sumie... Dobra, już tatuś się zajął dzieckiem. Ty weź coś zjedz i weź sobie poćwicz grę na skrzypcach. Aha, a nasz fortepian jakby co wylądował w wyposażeniu rodziny, bez obaw. Lenka dalej go ma w razie czego, więc no. O, jak ty pięknie grasz. Szósty poziom, nie no. Kochani. Też możesz napisać melodyjkę reklamową, no to jazda. A ty chcesz zagrać koncert na skrzypcach. I możesz już wykonać serenadę, ojej! Co wam tutaj jest brudnego? Ja się cały czas zastanawiam, bo...
No nie wygląda, żeby coś było brudne. Chyba, że te talerze tylko. Sama nie wiem. I co? Załatwisz się? O! Super! Ile pieniądzów! Ile pieniądzów! Dziecko drogie, jesteś brudny, głodny i wszystko na raz. Oglądaj tak. Ty napisz jeszcze jedną melodyjkę, a ty daj dziecku jeść. A on ci sam powie. I co, dasz mu jeść? Nie, postanowiłeś posprzątać talerze. Po co karmić dziecko? A nie, on dostał od niego jedzenie. Okej. Dostał jakiś tutaj mus chyba jabłkowy. No dobra, to zmywaj te naczynia i wyczyść nocnik. Bo chodzicie ciągle i mówicie, że tu jest brudno, a ja nie wiem, o co on chodzi. Już wiem, o co chodzi. Na bank chodzi o to pranie. No dobra, uwaga. Robimy swoje pierwsze pranie. Na szczęście pralki nie są takie drogie. Czy ty już pojadłeś? A gdzieżby tam? Średnio ci to idzie. Weź może coś porządnego zjedz. Ojej, nie mam resztków. Weź dziecko talerz. O nie, żadna firma nie chce kupić mojej melodyjki reklamowej. Wziąłeś ten talerz? Halo? Do ciebie ktoś dzwonił? Dobrze. Lenka, chwytaj skrzypce do tego i chodźmy na miasto w końcu. Sprawdzimy sobie, jak ta parcela działa. Patrzcie, tak się prezentuje nasz... Kurczę blade, nasza kręgielnia z restauracją. Ja to ustawiam jako restaurację tylko dlatego, żeby tutaj po prostu nas usadzali i normalnie obsługiwali. Ale jak widzicie, nie ma tutaj dużo stolików, bo są raptem... Raz, dwa, trzy stoliki, no i bar. Graj w kręgle 10 minut. Sama chcesz grać? Wiesz co? Zagraj 10 rund, tak dużo? Mi się wydaje, że to za dużo, wiesz? Zaproś do gry w kręgle, ale w 5 rund. I weź Grześka i Roxanę. Janusz przypadkiem tu nie przyszedł? Nope. No trudno. Chodźcie, pograjcie razem. On chyba w ogóle nie ten... Poszedł umyć ręce. Świetnie. Można jakoś dołączyć? Czy tylko dwie osoby można grać? A nie, on wrócił. Wrócił grać, okej. Okay. Stwierdził, że musi umyć przed tym ręce, rozumiem. Jak tam Lenka? Nie wiem, kto wygrywa. Nie ma tu takiej tablicy informującej. Grzegorz, widzę, nie jest w ogóle zainteresowany. Oj. Co ty robisz? Czemu ty w ogóle nie grasz? Ona też już z nami nie gra, nie rozumiem. Ktoś tu nas śmiecił. No nie! Czy to oznacza, że teraz wszędzie będą się walać ubrania, bo nie ma kosza na śmieci? Znaczy, bo nie ma kosza na ubrania? Marika Lotaria, Lotaria wziął ślub! Patrzcie, co za ploty w mieście. Kogo tu jeszcze mamy? Ty, może ty zaprosisz Janusza? Aha, wy tylko rozmawiacie. I nie, to nie podoba mi się taka gra. Bo czemu wy nie gracie razem w kręgle? Ja się tak nastarałam nad tą parcelą, a wy co? Chyba zapomniałam tu dać faktycznie śmietnika, wiecie co? No... Ewidentnie zapomniałam wstawić tu kosza na śmieci.
taka sytuacja dość nieciekawa. Ja zawsze o czymś muszę zapomnieć, to po prostu zawsze, nie? W sumie możecie zostać najlepszymi przyjaciółkami? Czemu by nie? O. Nie chcę romantycznych gestów, tylko chciałabym jakoś ją nakłonić. Ale widzę, że nie ma tej opcji. Ona chyba się pojawia z dodatkiem w mieście. Z miastem, tak mi się wydaje. Chociaż myślałam, że to jest spotkajmy się, no ale okej. Dobra, nie ma sensu tutaj siedzieć, bo ja widzę, że oni po prostu nie są zainteresowani. Może to wsadzić tutaj? Nie możesz. Dobra. No okej. Okay. Grzegorz chyba w końcu nie zrobił tego plania w domu. Ale my idziemy teraz... Właśnie tu idziemy, moi drodzy. Tutaj, zaraz wam pokażę, co tam jest takiego. Tak, wszyscy przyszli ze mną, to fantastycznie. Na miejscu, świetnie. O, zobaczcie. Tutaj na dole mamy pralnię publiczną. Niestety nie można robić prania, bo nie mamy ze sobą prania w ogóle. Zacznijmy od tego. Poza tym nie mam pojęcia, czy da się robić pranie na parceli publicznej. Oczywiście toalety, toalety. Z tyłu jest taki placyk mały, bo zostało mi dużo miejsca, to stwierdziłam, że zagospodaruję to w ten sposób. A na górze, moi drodzy, jest kawiarnia. Można coś tu robić? Można. No. Więc tak to się prezentuje i ona ma w ogóle szklany dach. Ma szklany dach i nie ma ścian, tylko są takie płotki szklane. Tak właśnie... Czekaj, bo ja bym chciała z tym Januszem trochę porozmawiać. Właśnie chodziło mi dokładnie o taką interakcję jak spiknij z... albo zachwalaj kogoś, ewentualnie... coś takiego... jest... doszło coś takiego, nie wiem w którym dodatku właśnie. Mi się wydawało, że spotkajmy się, ale widocznie chyba nie, bo tego tutaj nie widzę. Chyba, że to nie jest dostępne dla rodziców. Nie mam pojęcia. Już idzie zamawiać napój. Dobrze. Wszyscy się rzucili do tego baristy biednego. No Grzegorzu, weź tu z przyszłym zięciem. Jest bezrobotny? Mam wrażenie, że ten MC Command Center słabo mi tutaj działa. Nie wiem czemu. Lotario na przykład wziął ślub, no ale... czemu oni nie chcą? Przecież chyba, że ja tego nie ustawiłam. Żeby on działał na niegranych simów. Nie mam pojęcia, powiem wam. Bo ja mam ich ustawionych jako nieaktywną rodzinę, więc powinni teoretycznie... powinno się coś tam dziać, ale widzę, że to nic nie dzieje się, więc nie wiem. Dostałeś swoją kawę? Ale co, będziecie wszyscy siedzieć i pić? Trzeba poznać przyszłego zięcia. Ja tu cały czas twierdzę, że on będzie naszym zięciem, ale to się na to w ogóle nie zapowiada. Bez pracy. Dobre przyjaciółki, najlepsze przyjaciółki. Bierne wychowanie. Jestem lekko rozczarowana. Bo ja nie chciałam ingerować, ale w ogóle zobaczcie, jak oni wydają moje ciężko zarobione pieniądze, nie? A już wam się wszystkim sikać chcę. O, ktoś robi pranie? Nie. Przecież... patrzcie, tu jest jakaś randka. W ciemno. Tak śmiesznie usiedli. Usiedli, znowili się i proszę. O, Grzegorz już poszedł siku robić. No i fantastycznie, Grzegorz. Boże, oni ciągle coś zamawiają. Przyssali się do tego baru jak nie wiem co. Słuchajcie tutaj matki, jak będzie grała koncert. Uwaga. Wyciszmy to. Nie wierzę, nie? Oglądaj i przestań wydawać moje pieniądze. O, komuś się podoba. Halinie się podoba. Roxana, matka gra koncert. Przejmij się trochę.
O! Ktoś nam rzuca pieniądze! Grzegorz, czego siedzisz z jakąś babą? Zwróciły nam się może pieniądze za te wszystkie ich babeczki i kawki. Długo to będzie trwało? Chyba tak. Grzegorz już się znudził. On już poszedł znowu żreć. Super po prostu. Fantastycznie. Ten biedny barista nie ma chwili spokoju. Czemu nie może... O jest, wiwatuj. Czy ten koncert się kiedyś skończy? Nie, 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 nic już nie zamawiasz. Nie obchodzi mnie to, siadaj tu. Oni po prostu są jacyś chorzy. Co chwilę coś biorą od tego barmana, to jest normalne? A czemu ty jesteś flirciarska? Dobra, ja ci powiem, moja droga, że chyba masz już dość. I to mi się nie zaliczy. Super, po prostu. Grała tutaj chyba z 3 godziny i po prostu nic. Wracamy do domu, bo jest już późno. Dziecko nam ze żłobka jakieś smutne wróciło. Proszę bardzo, bardzo smutny, bardzo smutny i ojejku. Tatuś, ratuj. Ratuj, może jeszcze zdążymy. Zanim się zleje. A mama co robi? Nie idzie spać. Upisz ubrania. Tak w ogóle włącz pralkę i weź sobie resztki z lodówki. Zdążyli na ten kibel? Zdążyli, ale czy to się załatwi? Nie wygląda. Pranie się robi, moi drodzy. O, dziecko może oglądać pranie. Fascynujące. No zajadaj, kochana, zajadaj. Czy Grzegorz jest głodny też? Nie. To schowamy do lodówki. Tu też można schować do lodówki. Dziecko jest brudne i brakuje mu zabawy. Mimo, że było w żłobku, to co ono tam robiło? Weźcie się, nauczcie. Mamy zimę! Serio, tak szybko? Kiedy to minęło? Bez jaj, nie? Ty sobie weź prysznic i śpi. To gdzie ja będę służyć ubrania? Co ci przeszkadza? Wszystko tutaj masz... Czytaj jemu do snu. Podejdź tu. I czytaj mu do snu. Widzicie nagle morze. On trochę śmierdzi, kurde. Skąd ja mam wziąć, żeby go wykąpać? Grzegorz wstał z rana, to niech idzie wywiesić pranie. Proszę bardzo, na sznurku. Jest zimno, ale cóż? Cóż zrobić? Musimy się dorobić suszarki na zimowy czas. Po prostu. Czy nam to pranie zamarznie? Ciekawe. W sumie. Lenka, wstałaś już? Co byś chciała? Pocałować swojego męża? O, dziś jest dzień nowej umiejętności. Interesujące. To może sobie jeszcze skrzypców wbijesz troszeczkę? A może pójdziesz pobiegać? Co ty na to? To jest dla ciebie nowe. Gdzie wyjdziecie? Będą się kurde całować przy sznurku na planie. No naprawdę? Smacznego, Grzegorzu. No chodź się kąpać, Bobasie. W ogóle nie poszłam w końcu z nim do tego kasa. W sensie no... Nie zmieniałam nic ani... Na odcinku nie weszłam ani nigdzie, więc... Zapomniałam wtedy. A potem jakoś mi też wyleciał z głowy i w końcu jest niezmieniony. On i tak niedługo chyba będzie miał urodziny.
Za jeden dzień to nie ma sensu nawet. Poprawi ci się zabawa? Powinna się poprawić. Pobaw się z nim chwilę. A potem weź go poucz jeszcze korzystania z toalety. Oglądaj, zobacz co się dzieje. Wiesz co, jesteś dziwny, weź skorzystaj z toalety. Idź skorzystaj z toalety, a potem może cię wyślę na jakieś ryby. A ty idziesz dzisiaj do pracy, co nie? Idziesz na 14 do pracy. No dobra, może przyniesiesz jakiś awans chociaż. Wiem, poucz go czegoś. Poucz podstawowych potrzeb. To wtedy ci się wbije punkt rodzicielstwa. No patrzcie, jaka różnica. No dobra. Może w godzinę jej się uda to napisać, nie wiem, czy to tak działa. O, a on sobie wbije punkt rodzicielstwa i zaliczy sobie to ten dzień nowej umiejętności. Gdzie mamy kalendarz? O, za dwa dni jest w ogóle ten, święto. A tutaj urodziny ma mały, dobra. No bo pory roku u nas mają po 7 dni, więc tak. Szybko ten czas będzie leciał. A, już jest suche. Wyładuj i połóż pranie. Wyładuj i odłóż pranie. Co to znaczy? Co to jest za różnica? W sensie. O, on idzie płakać do łóżka. No dobra. A już jest rozbawiony, nie? O, trzeci poziom poruszania się. Co ci możemy tak na szybkiego wbić jeszcze, mały? O nie, Grzegorz. Nie, 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 nie. Nie przesadzajmy. Czy chcesz się z nią gdzieś spotkać? W Muzeum Przyszłości? Nie. Nie o tej porze, nie teraz. Już się widzieliśmy. O, udało ci się? Skorzystaj z nocnika jeszcze raz. Ja chcę ci to wbić, bo mało ci brakuje. O, to jest na maksa. Super. Chociaż jedno będzie miało. No, tatuś teraz wyczyści nocnik. A ty nie wiem, co możesz na przykład... Oglądaj filmy dla... A, ty jesteś głodny przede wszystkim, dobra. No to nie ma opcji, żeby się nauczył wszystkiego. No ale chociaż umie korzystać z nocnika, nie? To jest pocieszające. Weź sobie te pierożki, czy co to. A Grzegorz dalej chodzi i sprząta, chodzi i sprząta. O, jest awans. Na stanowisko poważna instrumentariuszka. Czy jakoś tak. Nie, Grzegorzu. Weź Lenka, chowaj te skrzypce, bo przecież... Tutaj się złe rzeczy dzieją, jak ciebie nie ma w domu. Idź, a weź prysznic. Po ciężkiej pracy. No i musisz jeszcze dzisiaj poczytać dziecku spać. A już masz zaliczone to. A nie, nie masz zaliczonego. Czytaj dziecku przez... Ale on wbił sobie za to drugi poziom myślenia, nie? Tak, wyobraźni, a wyobraźnia ma 5 poziomów. O matko, to nie... To tragedia jakaś, tragedia. Potem czytaj dziecku do spania. Do granic możliwości. Weź chociaż wbij sobie sport. Dzisiaj. Proszę bardzo. O, i zaliczyłaś ten... wyzwanie. Ale chyba nie schudłaś nic. No, idź spać do Grzesia, moi drodzy. Niech idzie spać, a ja się, moi drodzy, będę z wami żegnać, bo chyba wystarczy. W kolejnym odcinku za to będą urodziny naszego małego Adrianka i zobaczymy, jaki chłopiec z niego wyrośnie. Tymczasem ja wam dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa, pa!